Państwo prezesem Jan Grabowski, Emanek Żółkowowy, Eugeniusz Skupien, Łukasz Witoszek, Sławek Pyszczek, Marcel Kajzer, Ilia Czało, Bartosz Szymura, Chris Hemenbro, Zbigniew Czerwiński, Michał Mieczko, Robert Chromik i Luis Bryzel. Tak, panie Krzysztofie, chciałbym usłyszeć taką deklarację. Czy będzie awans? Na 100% będzie awans do mieszyni. Jeżeli nie będzie awansu, to nasza prasza. Państwa kibiców bez zarzędu całego miasta Rybnika. Panie prezesie, wiadomo, że to jest tak. Kibiców napędzają spotkania u siebie. Grupy wyjazdowe oczywiście też są mocne i na pewno będą odwiedzały drużynę, ale przede wszystkim należy, wręcz wypada, pokazać się u siebie. Więc chciałbym zawrzeć z panem taki pakt, układ. Wygrywamy wszystkie mecze u siebie. To jest po pierwsze. Ale to o tym nie trzeba gadać, to jest rzecz oczywista. Musimy. Będzie nowe hasło przyświecać. Tak sobie to dzisiaj wymyśliłem. Ktoś kiedyś powiedział, na rynek marsz, a my będziemy śpiewać na stadion przy ulicy Kiwickiej marsz, żeby dopingować naszą drużynę. Panie prezesie, żeby pana zachęcić, zmobilizować nieco do dopełnienia tej obietnicy, umówmy się tak. Jeżeli przegram chociażby jednym punktem, nie rozmiłuj się, goni pan te sławne wąsy. To ja proponuję coś innego, jeżeli przegramy w Rybniku na to, że to nie ma prosta. Proszę, odważna deklaracja, ale ten człowiek wie, co mówi, wie, że naszej drużynie, naszej rzetkę zrobieniu będzie się powodzić. Także ja bym był o to spokojny, panie Krzysztofie. Dlatego nic nie ryzykuję. Proszę popatrzeć, jak wygląda drużyna i do kibiców dzisiaj przyszło. Kibice mają z powrotem do Rybnickiego Żużla zaufanie. Dziękuję państwu.